Dzień dobry. Chcieliśmy zaprezentować w dniu dzisiejszym podłączenie wentylatora z serii Aril. Jest to kilka modeli: Aril 100, Aril 125, Aril 150, Aril 160 oraz 200. Podłączenie tych wentylatorów odbywa się w ten sam sposób. W celu jego podłączenia musimy ściągnąć widoczną z góry pokrywę. Są to cztery śruby, które odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym. Po zdjęciu pokrywy ukazuje nam się kostka podłączeniowa, do której musimy wpiąć przewód elektryczny. W celu wpięcia przewodu luzujemy sobie zapadkę mocującą go. Zapadkę odsuwamy do boku najwygodniej. Przez gumową końcówkę przeciągamy kabel dwużyłowy. Co ważne, nie sugerujemy się kolorami w przypadku przewodów. W przypadku wentylacji nie mają one większego znaczenia. Należy sugerować się instrukcją obsługi, która załączona jest do każdego wentylatora w opakowaniu. Po przeciągnięciu przewodu przez gumową uszczelkę z powrotem zakręcamy zapadkę, która uniemożliwi jego wysunięcie. W ten sposób przewód się będzie trzymał. Przystępujemy do podłączenia przewodu neutralnego. W tym przypadku przewód neutralny powinien być podłączony z prawej strony do pierwszego pinu. W naszym przypadku niebieski jest przewodem neutralnym. Zakręcamy. Wszystkie te wentylatory, o których wspomniałem na początku, mają możliwość pracy w trzech prędkościach. Drugi od prawej jest to prędkość maksymalna, czyli high, drugi średni, trzeci wolny. W zależności gdzie podłączymy przewód fazowy, taką prędkość uzyskamy. W przypadku biegu maksymalnego podłączamy go do drugiego pinu. W ten sposób uzyskujemy podłączenie, gdzie wentylator będzie pracował na maksymalnych obrotach. Zaprezentujemy wentylator, jak działa na biegu najwolniejszym.